Witam wszystkich w krótkim filmiku, tym razem poświęconym prażeniu bułki tartej. Tu macie obraz w przyspieszeniu znacznym. To jest nagranie minutę 43 sekundy, a jest to pokazany w znacznym przyspieszeniu cykl prażenia bułki tartej, który w tym przypadku trwał 7 minut, 6,50 dokładnie. Wysypałem na patelnię bułkę tartą z paczki, jest to połowa paczki, czyli około dwóch szklanek. Na tej patelni uprzednio prażyłem ziarna, był to miks ziaren, który zobaczycie w jednym z następnych filmów. Patelnia przeszła tymi ziarnami, kuchenka ustawiona była na połowę mocy. Cykl prażenia bułki tartej trwał niespełna 7 minut w moim przypadku. W zależności od waszych kuchenek, waszych patelni, ten cykl może tam troszeczkę się różnić, ale mniej więcej tak niespełna 7 minut będzie trwał. Bez bułki tartej nie wyobrażam sobie większości zanęt, aczkolwiek na pewno nie wszystkich. Bułka jest u mnie jednym z podstawowych składników, bardzo ważnym. Zobaczcie, z jasnego koloru po tym czasie, cały czas musimy oczywiście mieszać, robi się piękna złotawa, mieszać musimy cały czas, żeby się nie przypaliła. Tak więc macie pokazane tutaj, jak prawidłowo uprażyć bułkę tartą, szybko, łatwo i sprawnie. Jest to bardzo dobry dodatek zanętowy. Pozdrawiam.